Kochani, na kanale Tom Guide Krakow. Pytacie, gdzie ja się podziewam w środku nocy. A więc dzisiaj usłyszycie o czarnych ogrodach i jeszcze innych ciemnych ciekawostkach, o których wam powiem właśnie w tym vlogu, deptając 1000 kroków. Także przygotować się proszę na spacerek. Dziękuję za oglądanie vlogu w całości, jak również gorąco polecam moją specjalnie skonstruowaną dla ciebie playlistę Friends dla przyjaciół. Jest to parogodzinna uczta duchowa, także mocno zachęcam do oglądania playlisty Tom Guide Krakow. Słuchajcie, jesteście wielcy, ci, którzy do tej pory już wytrwali i oglądają moje listy. Także trzymajcie się i lecimy z Czarnowiejską ulicą. Zapraszam Cię na spacer 1000 kroków po ulicy Czarnowiejskiej. Nazwa ulicy Czarnowiejska wywodzi się od czarnej wsi, która leżała na zachód od Krakowa. Pierwszy zapis już jest w średniowieczu. Zachowało się wiele dokumentów mówiących o czarnych ogrodach. Stąd pochodziły najlepsze warzywa, karczochy. Jest nawet w herbie tej właśnie wsi Czarna Wieś. Sprzedawane te warzywa były na krakowskim rynku. Uprawiano tutaj nawet tytoń. Potem Czarna Wieś stała się częścią przedmieścia Garbary. W dokumentach zanotowano, że Czarna Wieś wraz z przysiółkiem Kawiory liczyła prawie 500 mieszkańców i 39 domów. Na początku XX wieku została włączona do Krakowa w ramach programu Wielki Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza jest największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce. Została zatwierdzona przez najwyższe postanowienie cesarza Franciszka Józefa jeszcze przed I wojną światową. Marszałek Piłsudski powołał pierwszych profesorów, a uroczystego otwarcia Akademii Górniczej dokonano w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawie 30 tysięcy studentów i 2 tysiące pracowników naukowych. I jesteśmy na terenie kampusa, który ma powierzchnię prawie 40 hektarów. W międzynarodowym rankingu szkół wyższych AGH zajmowała 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 506. wśród uczelni wszystkich typów. Naprzeciw AGH dostrzegamy wydmy, to nie Sahara, lecz Park Krakowski liczący prawie 5 hektarów powstał w XIX wieku w stylu wiedeńskich ogrodów ludowych, tak zwanych foksal. Był tu teatr letni, restauracje, kawiarnie, cukiernie, pawilony muzyczne, a nawet zwierzyniec, gdzie pokazywane były lamy, bizon, niedźwiedzie. Park ma 12 aż wejść i takie nowoczesne rzeźby. W czasie okupacji była tu niemiecka dzielnica mieszkaniowa, więc używany tylko przez Niemców. Po wojnie uzyskał formę przelotową. Alejki ziemne mają chronić korzenie drzew, stąd nie ma tu alejek asfaltowych. Park Krakowski imienia Marka Grechuty. Stoi na stacji lokomotywa. No, nie stacji, lecz Akademii Górniczo-Hutniczej. Ten wielki parowóz towarowy, zwany potocznie Żyletą, waży 115 ton i ma długość 23 metry wraz z tenderem.
Parowóz był zbudowany w czasie okupacji w Elblągu w zakładach Lokomotiven Maschinenbau Schichau i od 1943 roku aż do lat 60. służył. Potem rdzewiał na bocznicy w Chojnicach i już przed zezłomowaniem uratowała go inicjatywa krakowskich studentów. Stąd 12 lat temu został tutaj umieszczony, tuż przed Wydziałem Inżynierii. Jak więc zauważyliście, nad ulicą Czarnowiejską dominuje AGH. Taki króciutki epizod. Jestem niezmiernie wdzięczny za oglądanie mojej playlisty Friends dla przyjaciół, jak również polecenia mojego kanału, subskrypcje i kciuk w górę zawsze jest miły memu sercu. Słonecznie pozdrawiam Was, życzę Wam super kolejnych dni do kolejnego vlogu bądź live'a, który się znowu pojawi, bo tych ulic jeszcze troszkę jest w Krakowie. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!